Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was w kolejnym filmie. Zapraszam. Dzisiaj będziemy pracować na stole i będziemy robić szafki wiszące. Zapraszam na film. Szafki wiszące, dwie sztuki potrzebuję wykonać przy pomocy stołu. Będą to zwykłe, tradycyjne szafki wiszące, czyli dwa boki, dwa wieńce. Do tego wykonamy sobie jeszcze trzy półki. Otwory na półki wykonamy przy pomocy listwy tylnej ze zderzakiem, więc na pewno będzie można zobaczyć, jak z tego się jeszcze korzysta. Jeżeli chodzi o rozłożenie otworów, to tak, z przodu od przedniej krawędzi będziemy robić 37. Tylną krawędź, ponieważ wieniec będzie cofnięty o 20 mm tradycyjnie pod HDF-kę. Nuty pod HDF-kę jeszcze nie mam zaciętej, więc też będę musiał to wykonać. Najpierw wykonam wszystkie otwory. Skorzystamy ze zderzaków. Tutaj mamy 37 do pierwszego wrzeciona od tej krawędzi, plus mamy tutaj 20 mm dodatkowe, z których skorzystamy sobie wykonując właśnie te rzeczy. Co ja tu jeszcze chciałem? Tak, oczywiście skorzystamy z tej skali, bo otwory wykonamy sobie w odległości 9,5 mm od krawędzi płyty, więc tutaj, żeby to było 9,5 od krawędzi płyty, już od razu możemy włożyć sobie pina jednego. I tutaj również i... Czemu nie chcę mi pojechać dalej? A, tu mam pin. Tu miałem pina, więc tu nie mogłem przejechać dalej wózkiem. Wózek sobie pojechał dalej. Więc tutaj skorzystam z otworu 9,5. Proszę bardzo. O! Więc tutaj wjeżdża pin 9,5. I teraz opierając płytę na tych dwóch, będę wiercił. Tu mamy linię. Ta linia środkowa to jest linia wrzeciona. To będzie 9,5 mm od tej tutaj powierzchni. Tak? Więc zaraz bierzemy formatkę, bok i przykładamy do wiertarek i decydujemy, jaki będzie rozstaw pomiędzy otworami. Wiercić będziemy zawsze do przedniej krawędzi i będziemy posługiwali się w stałej, będziemy mieli spozycjonowaną stałą odległość pomiędzy wiertarkami i będziemy się tylko obracać z lewa do prawej strony. Więc tak, jak my to zdecydujemy? Dobrze, tak jak mówiłem, musimy się dosunąć do tych czerwonych pinów, więc jestem teraz dosunięty. Tu z przodu będziemy wiercić w otworze. Czy ja ten otwór potrzebuję? Może nie potrzebuję, ale zróbmy to wedle otworu. Czyli dosuwam się do zderzaka, a tylne otwory wykonamy zgodnie do szerokości, ale obracam się o, przesuwam się nie o 37 mm od krawędzi tylnej, tylko dokładam jeszcze 20. To kółeczko tutaj dokładam jeszcze 20 mm. I teraz ja sobie zablokuję moje pozycjonery. Ten pozycjoner tylny mogę sobie podnieść. Więc teraz tak, mam, bazuję się od tej krawędzi, ale teraz jak będę się chciał wywiercić w drugą stronę, przede wszystkim musimy uważać, żeby nie obrócić sobie w tą stronę. W tą stronę jest o tyle łatwiej, że tu będziemy mieć otwory pod kołki, więc zawsze mamy tą płaszczyznę. Ja zawsze robię naklejką do środka i teraz tu mamy przednią krawędź. I co ja robię? Podnoszę sobie ten pozycjoner, opuszczam ten, dojeżdżam do moich pinów z przodu i opieram się o ten zderzak. I w tym momencie ta odległość i ta odległość jest dokładnie ta sama. Akurat to jest ta sama formatka, więc ona ma tą samą szerokość, więc jak widać, ten tylny zderzak również idealnie pasuje mimo obróconej formatki. Ale jeżeli weźmiemy kolejną formatkę i może się okazać, że niestety z jakiejś przyczyny ona jest delikatnie szersza, głębsza, szersza, głębsza, wiadomo, ten wymiar po prostu będzie, nie wiem, o milimetr większy, to tak czy siak zawsze pozycjonujemy się do naszej przedniej krawędzi formatki. To tyle, jeżeli chodzi o wiercenie pod wieńce w bokach. Teraz musimy ustawić wiertarki. Będziemy wiercić dwoma wiertłami. Będzie to wiertło numer 8.
podkołek i wiertło numer 3, będzie to pilot do samowierta. Więc ja przygotowuję wiertarki. Teraz, kiedy wiertła są już zamocowane, musimy wyznaczyć jeszcze głębokość wiercenia. Więc zakładam swoją wiertarkę na pozycjoner, wkładam kawałek materiału, ale tak, żeby mi się tylko wiertło numer 8 oparło. I tutaj mam miarkę. To jest odległość, na jaką będziemy się zagłębiać w materiał. Ja w tej chwili jestem oparty żądłem. Gdybym oparł się nie żądłem, tylko już samą powierzchnią płaską, mam tu wyznaczone 14 mm, ale miarka ma tutaj u góry jeszcze taki milimetr, więc zagłębimy się na kołek na 15 mm, więc tyle, ile chcę. A wiertło przelotowe zagłębi się jeszcze kawałek niżej. To samo wykonuję dla drugiej wiertarki, ustawiając wiertło przelotowe na zewnątrz, więc sprawdzam, będzie to 20 parę milimetrów i dla mojego wiertła numer 8, patrząc na, tu mam tych milimetrów aż 16, więc mogę sobie ustawić tak, żeby żądło nie weszło głębiej niż na 16, na 15 mm, natomiast cała powierzchnia płaska wiertła jest ustawiona tak samo jak w przypadku pozycjonera tamtego. W momencie odwiertów będziemy mieli włączony system odciągowy w postaci odkurzacza. Mam jeden odkurzacz i jedną rurę, więc w przypadku odwiercania będę musiał przerzucać sobie rurę z jednego pozycjonera na drugi. No i chyba tyle. Najpierw owiercę sobie właśnie te boki, a potem przystąpimy do wiercenia sztorców. Jak widzicie, ładnie przewiercone, tutaj nawet nie przewierciłem się na wylot, troszeczkę. W każdym razie, jak widzieliście, jedno wrzeciono troszkę rzuca bardziej trocinami niż drugie, ponieważ to wrzeciono ma zamontowaną tutaj taką specjalną gąbkę, która ma właśnie zwiększać skuteczność odciągania urobku. Jak widać, robi to robotę, bo to ma zdecydowanie lepszą skuteczność. A pianka ta zwiększająca właśnie skuteczność odciągania wygląda tak i zamontowana jest tutaj właśnie od spodu pod wrzecionem. Występuje jako lewa i prawa, gdyż pozycjonery nie są symetryczne w przypadku tutaj stołu. No dobrze, to wszystkie boki są już powiercone. Musimy się przezbroić teraz na to, żeby powiercić wieńce. Wieńce są o 2 cm krótsze od boku. Tutaj mamy głębokość 330, a ja sobie tutaj z boku zmierzę moje boki. Moje boki mają 350, więc zrobimy szafki wiszące, które mają 350 mm głębokości i będą miały 500 mm szerokości. Takie dość sporawe, ale takie będę tutaj potrzebował. Więc teraz zabieramy się za przezbrajanie do wiercenia właśnie wieńców. I teraz tak, jeżeli ktoś z Was oglądał mój film, który traktował o seryjnej pracy na pozycjonerze, to w tej samej kwestii należy, z takimi samymi zasadami, należy również kierować się w przypadku pracy na stole. Jakimi zasadami? Mianowicie tego, że
wiercimy jak najwięcej się da z tych samych ustawień pozycjonera. Bo o ile sprzęt jest rzeczywiście precyzyjny, tak samo pozycjoner jak i stół, to niestety my możemy się wziąć i rypnąć zawsze, prawda? Więc żeby unikać pomyłek, najlepiej nie przestawiać pozycjonerów. Ale ja już tutaj sobie zobaczyłem, że niestety tak. Potrzebuję do tego, żeby wiercić w sztorcach, powyciągać piny, do których się bazuje. No i tak, tego pina jestem w stanie wyjąć, bo tam nie mam zamontowanej jeszcze tej nasadki pod spodem, pod pozycjonerem do lepszego odsysu. Więc ten jeden pin jestem w stanie wyjąć. Niestety tego drugiego pina już nie wyjmę, bo pod spodem jest pianka. No i teraz tak, jak pamiętacie, na początku mówiłem, że zbazuje się do pina. I ten mój pozycjoner jest zbazowany do pina. Więc teraz, patrząc na to, że jestem w pozycji numer 11, mogę sobie ten pozycjoner przesunąć, wyciągnąć pin. Tu ja jeszcze dodatkowo sobie bazę, tą taką tutaj ruchomą, dokręciłem. Wrócić z powrotem pozycjonerem, wrzucić pin w 11 i dojechać. I zablokować z powrotem pozycjoner. Nie powinienem był tego robić, ponieważ tracę w tym momencie to moje główne ustawienie. No ale niestety nie dało się inaczej tego zrobić, ponieważ pin jest schowany pod pozycjonerem, a taką mamy tutaj akurat szerokość. No cóż, tak to zadziałało. Dobra, co dalej, przezbrajając się na wiercenie w sztorców? Tradycyjnie, jak to u mnie bywa, pozbywam się wiertła numer 3, a więc wykręcam po prostu wiertło numer 3, pozbywając się automatycznie również śrubek z wrzeciona, żeby potem nie latały mi po całym warsztacie. Ustawiając moją wiertarkę, mój stół, potrzebuje zamontować przystawki do sztorców. I teraz tak, jak widzicie, ta przystawka nie ma żadnej kropki i na tych dokrętkach, na tych śrubach również nie ma kropki, a na tym drugim pozycjonerze jest kropka i na tych blokadach również jest kropka, więc generalnie kropka do kropki i tutaj. Ale ponieważ wiercimy na 6 mm w tym momencie od dołu, a ja potrzebuję się podnieść na 9,5, to potrzebuję włożyć blaszki dystansowe, dwójkę i półtorówkę. To jest jedynka, jedynka i półtoróweczka i drugi komplet. Dwójka i półtoróweczka, bo wiercimy na 9,5 mm. Na 9,5 czy chowamy wieniec o pół milimetra, tak żeby ładnie się schował. Może go schowamy, więc zastosuję zamiast 9,5, 9, czyli biorę blaszki dystansowe numer 2 i numer 1. Takie o. Podkładam pod pozycjonery. Komplet 2 i komplet 1. Zakładam 1. Biorę drugi pozycjoner, zakładam blachę 2 i zakładam blachę 1. Ot i moje pozycjonery przygotowane. I teraz tak, wiertłem tym, to wiertełko muszę sobie głębiej schować, tym razem chyba. A może nie, ustawimy blokadę i będzie dobrze? Dobra. Wiercimy od środka i blokujemy jedną wiertarkę. I teraz druga, wiercimy od środka. Dobra, i teraz musimy ustawić głębokości wiercenia. Więc wsuwam moją formatkę i opieram sobie teraz o pozycjonery. Dojeżdżam moim magicznym. Teraz tak, w boku mam wywiercone około 13 mm. 35 mm ma mój kołek, czyli potrzebuję tu 20 parę milimetrów, żeby się wywiercić. Więc tak, tu mam 20 kilka i to samo muszę zrobić dla drugiej strony. Po tym jak mamy ustawione głębokości wiercenia, tu jest nasza przednia krawędź formatki, korzystamy po raz kolejny z tych zderzaków, czyli bazujemy się przednią krawędzią do tej większej, czyli tak, tu jest moja krawędź bazowa od frontu,
z tyłu, bazuje się o dwóch pozycjonerów, dosuwam do boku, moja formatka jest gotowa do wiercenia. No i co, i teraz po prostu przechodzę do wiertarek i wiercę. A, jeszcze jedna rzecz. Teraz obracam po wywierceniu pierwszych otworów, muszę obrócić moją formatkę, żeby wywiercić otwory z drugiej strony, więc obracam moją formatkę i teraz bazuję się do tej krawędzi, czyli opuszczam z drugiej strony, dojeżdżam do moich pozycjonerów w tą stronę i dojeżdżam po pozycjonerach do blokady i jestem gotowy do wiercenia kolejnej krawędzi. Teraz przejść do obliczeń półek, no bo tak, wieńce zostały skończone, boki zostały odwiercone, zostały nam otwory pod półki, tutaj akurat w tym przypadku tych szafek zawiasów nie będzie, znaczy będą, ale będą użyte do całkowicie innego celu i musimy obliczyć teraz otwory pod półki. No dobra, panowie i panie, co my tu mamy? Mamy bok, który ma wymiar 1000 mm. Odejmujemy od niego 4 grubości płyty, 2 półki i 2 wieńce, które będą tworzyły. Powstają nam 3 przestrzenie, jedna, druga i trzecia. Od mojej wysokości boku odejmuję 3 półki, czyli 72, zostaje mi 928 i to dzielę przez 3, zostaje mi 309. Te 3 dziesiąte sobie zostawiamy na kiedyś. Więc te trzy przestrzenie to 309. I teraz tak, do mojej pierwszej półki mamy wymiar grubość wieńca plus nasze 309, czyli 309 dodać grubość wieńca, czyli 18, mamy 327 mm i tutaj potrzebujemy się cofnąć teoretycznie o 2 mm o grubość właśnie naszego kołka. Czyli odejmujemy 2 i mamy 325 mm do środkowego otworu. Teraz musimy się jeszcze cofnąć do naszego niższego otworu, czyli odejmujemy od 325 32 mm na regulację, czyli do pierwszego otworu będziemy wiercić 293 mm. Ale potem potrzebujemy ustalić stałą odległość, jaka będzie pomiędzy naszymi półkami. Ta stała odległość pomiędzy tym otworem a tym samym otworem tutaj, żeby zachować to 309, to jest grubość półki plus 309, co znowu nam daje te nasze 327. Ale my ustawimy sobie te 325, więc jak wyskoczyć na 327? Ano, albo trzeba przestawić zderzak, albo niestety pogodzić się ze stratą 2 mm. Albo wiercić tutaj na 327 i tu stracimy te 2 mm. No i ciężki orzech do zgryzienia. A dodatkowo, a propos właśnie tego ustawiania. Mamy tutaj listwę. W tej listwie mamy tutaj centymetr. I ten centymetr wskazuje nam miarę do tego pierwszego otworu. Jak zaczniemy mierzyć tą miarę w stosunku do osi naszego wrzeciona, które jest tutaj, to okaże się, że tutaj jest 2 cm więcej. Te 2 cm więcej wynika z tego, że sama miarka jest przesunięta w stosunku do naszego pina o właśnie tam jakiś tam zadany wymiar, nie wiem dokładnie jaki, ale to, co tutaj jest właśnie przesunięte, jest dodane na miarce, żeby się zgadzało. I teraz tak, te 290
3 mm, które my chcemy ustawić. Ustawiamy sobie 293 i to jest odległość od naszego pierwszego otworu. Potem wiercimy drugi otwór o 32, przesuwając tu i przesuwając tu. I teraz środkowy otwór to jest 293 plus 32, czyli to nam daje te nasze 325 mm. Nie 7 niestety, które byśmy chcieli najbardziej pożądać. W każdym bądź razie, różnica w tym wierceniu jest taka, że wiercąc pierwszy zestaw otworów, wiercimy formatkę, opierając się o pin. Wiercimy, opierając się w pierwszym przypadku o pin. Natomiast w drugim wydaniu, kiedy wiercimy te otwory w następnym rzędzie, wiercimy już bazując się o środek otworu i tutaj właśnie te 2 mm wynikają przesunięcia. Więc albo po wywierceniu pierwszego zestawu otworów, przesuwając nasz tu, musielibyśmy przesunąć o 2 mm miarkę, albo po prostu pogodzić się ze stratą 2 mm. Dodatkowo należy powiedzieć jedną rzecz, że cała ta operacja z wierceniem podpórek jest możliwa dzięki temu, że ten rząd otworów jest dokładnie w osi naszego wrzeciona wiertarki, tak? Więc te otwory, które znajdują się tutaj w tym zderzaku, blokadzie, jakkolwiek to zwał, są dokładnie w osi wrzeciona naszej wiertarki. A wiercenie pod podpórki wygląda następująco. Komora maszyn losujących, a nie, przepraszam, to nie to. Wiertarki są już ustawione. W zależności od tego, czy bazuje się do przedniej krawędzi, czy do tylnej krawędzi, bazuje się albo o 37, albo o 57, bo tu mamy 20 mm przesunięcia. No i tak sobie żongluję tymi pozycjonerami. Wiertarki mam założone z wiertłem Fi5, a zderzaki głębokościowe ustawione są mniej więcej na około 10 mm od wiertu. No i wierci się tak. Przednia krawędź, bazujemy się 37 mm, tylna krawędź, mam przesunięty tutaj pozycjoner dodatkowo o 20 mm od tyłu. A co jeszcze ważnego? Musimy zawsze w formatkach oznaczyć sobie dół, bo w stosunku do górnej krawędzi te otwory nie są symetryczne. I teraz tak, dosuwałem, tak jak mówiłem, pierwszego pinu. Tutaj w międzyczasie dokręciłem sobie listwę boczną do tego, żeby przy wysuwaniu mieć właśnie o co oprzeć tutaj sobie krawędź płyty, bo niestety wyjeżdżając dalej zaczynam tracić tutaj kąt prosty, dlatego ta listwa tutaj została długa założona i w tej chwili się przydaje, także wiadomo, że się przydaje. Dobra, to ja sobie wiercę. W ten sposób formatka powiercona, jak widzieliście, pierwsze trzy otwory były wiercone raz, dwa, trzy. Kolejne trzy otwory były wiercone ze środkowego ustawienia, no bo to jest ta odległość właśnie, która nas interesuje. Środkowa półka to jest ta odległość równa pomiędzy półkami i tą odległość po prostu potrzebujemy zastosować. Tracimy tutaj pomiędzy dolnym wieńcem a półką, a pomiędzy pierwszą półką a drugą półką 2 mm ze względu właśnie na to przesunięcie, jak mówiłem, pina, że w pierwszym momencie bazujemy się o brzeg pina, natomiast następnie przesujemy się o środek pina, bo trafiamy pinem w otwory, więc te 2,5 mm więcej nam dochodzi przestrzeni, ale myślę, że jest to akceptowalne przesunięcie. No i teraz, tak jak wspominałem, muszę jeszcze zrobić
Fres pod HDF-kę, tak na dobrą sprawę, nut, nacięcie, jak zwał, tak zwał. Biorę moją zagłębiarkę, moje przymiary drukowane, o których możecie zobaczyć w filmie o przymiarach i szablonach do mebli, listwę, zaciski i na moim nowym stole łapię się ściskami z listwą. Przymiary mają po 20 mm, 10 mm głębokości cięcia, pierwszy przejazd, przesuwam listwę i przejazd drugi. Radzę jeszcze tylko kontrolnie kawałkiem HDF-ki, czy aby na pewno wszystko działa, no i kolejny kawałek. No a teraz trzeba to wszystko poskładać. Dzisiaj na tapet wleciały Teamteki. Akurat takie mi się pod rękę wpadły i takie użyłem. No i powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego filmu. Jak widzicie, przed Wami znajduje się efekt finalny dzisiejszej pracy. Podsumowując, co dzisiaj mogliście zobaczyć? Zobaczyliśmy odwiercanie boków i ustawianie stołu, w jaki sposób ustawiamy stół do tego, żeby przygotować go pod odwiercenie boków. Odwierciliśmy wieńce i przygotowaliśmy również, używając tej przystawki tylnej, półek. Wszystko jest wyjaśnione, w szczegółach, wydaje mi się, na tyle dużych szczegółach, że będziecie mogli sami odtworzyć sobie takie działanie. I teraz jeszcze chciałbym jedną ważną rzecz powiedzieć. Zaprezentowane przeze mnie dzisiaj sposoby pracy na stole są tylko jedynymi wybranymi, które ja w tym momencie akurat pokazałem. To nie znaczy, że inni użytkownicy, czy ty, posiadając kiedyś w przyszłości taki stół, albo mając go dzisiaj, będziesz pracować, ponieważ ile osób, tyle sposobów. Każdy może powiedzieć, że wypracował sobie lepszy, wygodniejszy dla niego sposób. Najważniejsze jest to, że każdy z nas może osiągnąć zadowalające rezultaty, przede wszystkim nas jako producentów takich mebli oraz finalnie klienta, no bo to właśnie o to chodzi, że dla klienta jest to robione. To akurat klient jest taki mały, bardzo awanturujący się, bo te szafki będą wisiały u mnie. Bardzo zadowolony jestem z efektów, jeżeli chodzi o zestawienie sobie wieńców z bokami, bo naprawdę jest to idealnie, jest naprawdę w punkt, więc nawet efekty powiedziałbym, że ciut lepsze niż jestem w stanie osiągnąć pozycjonerem, a to głównie dlatego, że pozycjoner czasami po prostu nie dojedzie się, bo jednak pozycjoner przestawia się kilka razy. Tutaj dojeżdżamy formatką i odwiercamy dwa zestawy, bądź trzy nawet, za jednym razem. Tak samo super wyszły te otwory pod półki. Również efekt przesunięcia tutaj wieńca, nie wiem czy będzie to widać, jest delikatnie cofnięty, przez co nie ma tutaj właśnie tej takiej szczeliny na wieńcu, żeby było widać wióry. To jest wynik tego, że wierciliśmy otwory w boku na 9,5, natomiast w wieńcu wierciliśmy na 9 mm, stąd tutaj taki jest właśnie delikatny uskok, ale jest to zabieg celowy. A tu jak widzicie właśnie zestawienie samych wieńców z bokiem, idealnie wszystko, wszystkie cztery rogi, narożniki super wyszły. Także zapraszam do subskrypcji kanału, tutaj jest taka na dole sekcja podzielenia się komentarzem, spostrzeżeniami, pytaniem co do dzisiejszego filmu. Zapraszam również, jeżeli nie masz pytania, zostaw chociaż, nie wiem, łapkę, uśmiech, cokolwiek, smutną minkę w komentarzu, żeby tych komentarzy zawsze trochę więcej urosło, bo to pozwala mi trochę bardziej nakarmić algorytmy YouTube'a, tak żeby te moje filmy docierały do coraz to nowych widzów. I a propos subskrypcji, jak widać na załączonym obrazku, w chwili obecnej szafki te nie są dokończone i będzie to tematem jednego z kolejnych filmów, gdzie będę montował tyły do tych szafek, docinał je. To nie jest pewnie jakiś rocket science, ale będę również te szafki uzbrajał jeszcze w zawieszki, wycinał płyty pod zawieszki, no i zajmę się ich powieszeniem i montażem na ścianie, a mam zamiar je powiesić pod sam sufit, więc będziecie mogli zobaczyć
jak wiesza się szafki wiszące pod sam sufit i to w rzeczywistym środowisku, bo będą wisiały one na ścianie tam z tyłu w pomieszczeniu. Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć!